to, co dzisiaj podpisujemy, to jest de facto konstytucja transportowa dla naszego subregionu na kolejnych wiele, wiele lat, aby ten transport jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko lub zeroemisyjny. I też po to jest ten dokument, aby można się było ubiegać o wiele różnorakich środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, czy na centra przesiadkowe, czy na centra park and ride. To jest taka przyszłość wieloletnia. Bez tego dokumentu trudno by było to skoordynować w takim obszarze, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj to następuje. Niewątpliwie obszar taki mobilności szeroko rozumianej to jest obszar nacechowany szeregiem różnych wyzwań i nierealizowanie stawianych tam celów na pewno wymaga odpowiedzialnego podejścia. Na pewno takim podejściem jest opracowanie bardzo dobrego dokumentu strategicznego, w oparciu o który te cele będzie można realizować. Cieszymy się na współpracę ze Stowarzyszeniem Aglomeracji Beskidzkiej. Cieszymy się na to, że będziemy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami z szeroko rozumianych projektów w obszarze mobilności miejskiej. Projektów, które realizowaliśmy dla aglomeracji wrocławskiej, realizujemy dla aglomeracji bydgoskiej. Także tutaj mam nadzieję, wszelkie dobre praktyki związane z budową całego modelu mobilności nie tylko dla Bielska, ale dla całej aglomeracji będą mogły zostać zastosowane, a dzięki temu ziemia beskidzka będzie mogła się w tym obszarze skutecznie rozwijać i sięgać po środki unijne.